Podczas powodzi, która w ubiegłym roku nawiedziła powiat gorlicki, najbardziej ucierpiała gmina Biecz i Bobowa. W tej ostatniej, oprócz podtopionych domów, zalanych pól uprawnych, uszkodzonych dróg i torów kolejowych, ponad 40 domów zostało zagrożonych przez osuwiska. Ewakuowano rodziny. W lipcu z wizytą roboczą na tereny popowodziowe przybył wojewoda małopolski Stanisław Kracik. Podczas spotkania z poszkodowanymi mieszkańcami Bobowej padły zapewnienia, że nie zabraknie pomocy finansowej dla tych, którzy stracili domy w wyniku osuwisk. Same procedury miały zostać skrócone do maksimum. Czas wydawania pozwolenia na budowę nie powinien być dłuższy niż 7 dni. Rzeczywistość jest jednak inna. Dla burmistrza Wacława Ligenzy budowa domów dla powodzian jest sprawą priorytetową. Wyrażam taką nadzieję i przekonanie, że mimo różnych trudności jednak uda się w tym roku rozpocząć całą inwestycję i że mieszkańcy będą mieli tą możliwość i tą szansę, aby w roku bieżącym wprowadzić się do swoich domów. Na tą okoliczność na pewno bardzo oczekują. W Bobowej nie ma problemów ze współpracą władzy z mieszkańcami. Problemy niestety wynikają z litery prawa i biurokratycznych formalności. Ze strony samorządu zostały wykonane wszystkie czynności, które były naszym obowiązkiem. Zostały założone karty osuwiskowe, które zatwierdził Państwowy Instytut Geologiczny. Zostały przeprowadzone rozprawy administracyjne z nadzorem budowlanym o wyburzeniu uszkodzonych budynków. Złożony został wniosek już chyba w trzeciej wersji. Wyrażam taką nadzieję, że to będzie ostateczna wersja, która będzie zatwierdzona. Wyliczone są wszystkie powierzchnie. W tej chwili po prostu oczekuję tylko na sygnał ze strony służb wojewody, że środki wpłynęły na konto i oczekuję na zawarcie, podpisanie umowy. Przeprowadziliśmy wszystkie procedury, one jednak były złożone i w tej chwili zamierzamy ogłosić przetarg na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. I tym samym myślę, że to dzieło, trudne dzieło, będzie zrealizowane i będziemy mogli wszyscy mieć poczucie spełnionego obowiązku.